так. Кстати, по вырушению звездки, нават не недавнем фильмованию, как то идем в бренем снегу, имеющим малый выпадок. Сколько Марек имел малый выпадок, досыч нефайный, идонц впад до Przeremla. Dosłownie nad nim zerwał się Przeremble i wpadł, ale szybka akcja, udało się go wciągnąć z wody. Na brzeg szybko wróciliśmy, ściągnął ciuchy, osuszył się, teraz stoi, a ja miałem jakiś kubek. Idę tymi śladami, które wróciliśmy, idę zobaczyć ten Przeremble, jak to wyglądało. Pokażę wam co i jak. Jest na zobaczyska. Jestem przygotowany. Stąd widać dosyć dużą wyrwę w lodzie, a nawet nie jesteśmy daleko od brzegu, ale widać, że los w tym miejscu niestety nie był najgrubszy. I teraz będzie pytanie, czy dalej kontynuujemy wyprawę, czy nie kontynuujemy wyprawy, ale to już będzie zależało wszystko i wyłącznie od Marka. Fakt faktem, nie było to fajne. O. Nie chcę się zbliżać za daleko, za blisko tej dziury. Patrzcie, jaka dziura wielka. A stamtąd szliśmy. Szliśmy dosłownie do brzegu. Taka dziura. Chuj, najadłem się stracha. Naprawdę. Szybko musieliśmy go wyciągnąć. Nie było za co Marka chwycić. Odpiął pas. To nie było fajne. O, widzicie to? Ale numer. A jesteśmy tam. Jesteśmy tam. Przyszliśmy tu. Znaczy stąd tam. Ja ci kręcę. Można łowić ryby. Dobra, ja się nie zbliżam dalej. Bo widać, nadmiar lodu robi swoje też. Nadmiar śniegu. Jeszcze zobaczymy, jaka w ogóle jest grubość tego. O, fatalny lód jest. Dobra, powiem wam tak. Spadam stąd. Nie jest fajnie, więc stąd spadam. No nic. Zobaczymy, co będzie. To jak mówię, teraz wracamy do wioski z powrotem. Wioska jest tam. Trzeba osuszyć Marka. Ma wszystkie ciuchy mokre. Kurtkę, buty, wszystko. Więc w tym momencie jakikolwiek marsz jest bez sensu. Nawet jak rozbijemy obóz, to jego buty nie wyschną na tym mrozie. Więc tak czy siak trzeba wrócić. No nic. Do zobaczyska, żegna was rybcia. Hej!